Już za chwilę film, a ja zapraszam Cię do wzięcia udziału w giveaway na czołg premium swego poziomu i 30 gigota premium. Wszystkie szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. Trochę zwlekałem z nagraniem tego materiału, ale chyba już jestem dość pewien tego, co chcę powiedzieć i co tak naprawdę powinienem powiedzieć. Odnośnie chciałbym coś tam, kilka słów powiedzieć na temat nerfa typa 5 i lodówki. Zasadniczo od razu zaznaczę, że jeśli chodzi o typa 5, od zawsze byłem antyfanem, także tutaj nie zasypujcie mnie w komentarzach stwierdzeniami typu a, bo zabrali ci zabawkę. Nie, ja wręcz byłem zawsze po tej drugiej stronie, nigdy nie miałem typa, zawsze wściekało mnie, że on bije za 600 niezależnie gdzie strzeli. O tym mówiłem wielokrotnie na streamach, zresztą zapraszam Was na nie od poniedziałku do piątku, od 8 do 14, od 20 do 22, w niedzielę od 18 do 22. Zasadniczo zawsze stałem po tej drugiej stronie, nie, typ 5 jest przesadzony i tak dalej, i tak dalej, tak nie powinno być. Byłem za nerfem typa, bardzo się ucieszyłem, jak doszło do tego i też zaznaczę, że nie mam zamiaru tutaj najeżdżać jakoś wielce na wargaming, tylko myślę, że zdroworozsądkowe podejście tak naprawdę powinno wziąć tutaj górę. Strasznie go skrzywdzono moim zdaniem i zasadniczo oczywiście są opinie, że trzeba założyć 14 cm działo, z niego być pełen w spotach. Potoczne stwierdzenie, no jak się ma skilla, to się zrobi i tak dalej. Ale chyba nie o to tak naprawdę chodziło w typie 5, ponieważ na początku były słabe, nikt ich nie robił, dostały trolla, ludzie zaczęli nim grać i tak naprawdę nagle odbiera się im coś, do czego były tak naprawdę stworzone, bo one miały w zasadzie tak kąsać. Po raz kolejny powiem tak, nie jestem fanem trolla, ale na ten moment uważam, że zabrano im tak naprawdę wszystko, po co się robiło typa 5 i po raz kolejny jako antyfan uważam, że dostały zbyt dużego nerfa, bo jak na mój gust w tym momencie one zostały wyeliminowane z walki. Powiem tak, zwlekałem tyle czasu, bo chciałem zobaczyć, jak mi się walczy z typem, więc wcześniej jak walczyłem z typem, to było, o Boże, znowu za 600 wyrwę, jak się wychylę, a teraz jest po prostu uśmiech do ducha, typ 5, jedziemy, 2900 damaszku, będzie niezła farma. Także jestem ciekaw oczywiście waszego zdania na temat nerfa typa 5, bo z jednej strony, powiem tak, nie znam dobrego rozwiązania, bo z jednej strony to działo typa 5 było, no można powiedzieć, że nie wymagało wielkich umiejętności. Z drugiej strony mamy pancerz typa, który i tak każdy dziurawi, więc wystarczy magiczną dwójkę włączyć i tak naprawdę oskubano typa z jakichkolwiek możliwości w tym momencie. Jest oczywiście światełko nadziei, zaczyna nam do niej docierać plotki, że być może Wargaming wycofa się z nerfa typa 5. Ewentualnie mogliby to zrobić inaczej, ponieważ jak jeszcze niedawno przez długi okres czasu mogłem naprawdę wychwalać Wargaming za ich decyzję, też nie potępiam jakoś nerfa typa 5, nie, w żadnym wypadku, ale uważam z perspektywy gracza, który spędza trochę czasu w tej grze, że było, że jest coś w zasadzie tak, że teraz usunięto typa 5 z gry, nikt tym nie będzie grał, ale myślę, że to nie rozwiązuje problemu w obliczu osób, które spędziły czas tak naprawdę na expieniu, ewentualnie kupiły złoto, wymieniły na wolne doświadczenie i zrobiło typa 5. Dlaczego? Bo jest mocny, bo ma trolla, bo lubię tak grać, tak? I nagle im się to odbiera i nie patrzy w przeszłość. Myślę, że tak nie powinno być. Myślę, że tutaj coś powinno się jeszcze z typem 5 tak naprawdę zdarzyć, bo chyba można sobie to odważnie powiedzieć. Tak nie można. Jestem ciekaw waszego zdania, a teraz kilka słów o lodówce. Jeśli chodzi o lodówkę, można powiedzieć, że jestem troszkę bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, emocjonalnie związany, ponieważ zrobiłem ją i zrobiłem ją w zasadzie za złoto, chyba 26 tysięcy golda poszło ze skrzynek. Niby nic, ale to są jednak pieniądze. Oczywiście nie dostał tak po tyłku, jak dostał typ 5. Gdyby miał dostać tak jak typ 5, pewnie lodówka dostałaby tak naprawdę, nie wiem, jakąś plujkę, 115 damaszku, ładuje 5 sekund i tak dalej, i tak dalej. Także to by było tragiczne. W teorii, teoretycznie nie jest tak źle. Dlaczego? Ponieważ dłużej celuje, ma większy rozrzut. Teraz tak naprawdę jest 0,42 rozrzutu, czyli dokładnie to, co w Godzilli. Czyli tak naprawdę Godzilla w tym momencie jest lepszą niszczarką brytyjską, ponieważ prócz tego, że mają to samo działo, FV ma jeszcze 215B183, czyli Godzilla ma pancerz. FV4005 tego nie ma. I o ile na początku też twierdziłem, że okej, dla balansu gry niech będzie, niech stracę i tak dalej, ale są pewne granice, których nie powinno się przekraczać. I tutaj, o ile dłużej celuje, ma większy rozrzut, to jest do przeżycia, ale zabrali mu też prędkość cofania. Co jest po prostu
śmiercią w butach w stosunku do niszczyciela czołgu, który praktycznie po każdym strzale się świeci. Niezależnie, czy to jest strzał na 100 metrów, czy na 300, czy na 400. I tak możliwość wyświecenia jest tak duża, że po prostu, no powiedzmy, świeci się przy 9 na 10 strzałów, czy tam 8 na 10, tak? I w tym momencie zabiera mu się prędkość cofania. I o ile, jak docierały do mnie informacje, że FV dostanie nerfa i tak dalej, o ile docierały do mnie informacje, to martwiłem się, działem tak naprawdę powodem do zmartwień we fale 4005 jest prędkość cofania. Bo to jest po prostu tragedia. Czołg się wyświeca i w tym momencie dostaje bęcki znikąd i wcześniej, jak się człowiek liczył, że dostanie powiedzmy za 1000 po strzale, tak teraz się liczy, że cały zejdzie i zdarza się to notorycznie. Oczywiście po raz kolejny możemy powiedzieć, bany. Powiedzmy sobie to szczerze, miał być skill, a nie mógł być wyświetlony. Nie lodówką. Lodówce są momenty, kiedy po prostu trzeba wyrwać i koniec, jesteś tego świadom, podejmujesz świadome ryzyko. Zobaczcie, jak to teraz cofa. Problem tym, że podjeżdżamy gdzieś na górkę, stoimy w krzaku, oddajemy strzał. O ile wcześniej mogliśmy zniknąć w miarę szybko, tak teraz to trwa. I nie naprawdę nerw działa, tylko to zabija lodówkę. Jestem po raz kolejny ciekaw waszej opinii na temat lodówki. No ja uważam, że tak nie można i tak się nie powinno. Być może wymyślicie inaczej. O ile na początku nie miałem nic przeciwko, bo balans gry i tak dalej uważałem, że była troszkę przesadzona, o ile zdziałem się, zgadzam tak z cofaniem nie, bo po prostu to tak naprawdę zabija ten niszczyciel czołgów. Jeszcze po raz kolejny zaznaczę, nie mówię tego wszystkiego, żeby potępiać wargamingi i tak dalej, ale uważam, że powinno zrobić się to inaczej, szczególnie w stosunku do graczy, którzy płacą za grę, nie wiem, kupili 30 tysięcy golda, kupili 5 powiedzmy minut kosztów utrzymania serwerów, tak? I nie wiem, wydali kupę kasy i otrzymujemy tak naprawdę przewagę kupy. No cóż, tak jak powiedziałem, są plotki, pojawiają się plotki, że i nerf lodówki, i typa 5 heavy zostanie cofnięty. Ja jestem jak najbardziej na tak. Tyle, że można to zbalansować troszkę inaczej, troszkę z głową i myślę, że wszystkim grało nam się przyzwoicie. To działo w lodówce przeboleje, nie potrafię przewidzieć, nie potrafię przeboleć tego cofania, bo to tak naprawdę zabija lodówkę. Typ 5 rozwiązanie, nie wiem, może plujka 115 damaszku, co powiedzmy 2 sekundy ze 150 penetracji i wszyscy będziemy bawić się świetnie. Oczywiście żartuję, coś wypośrodkować po prostu, bo typ dostał po prostu po dupie za mocno. Lodówka też tym cofaniem jest przesadzone, miało wyjść dobrze. Wyszło tak szczerze mówiąc tak se. Jestem ciekaw waszej opinii. Ja życzę wam miłej soboty czy niedzieli, kiedy oglądacie. Ja się dzisiaj z wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, banem.